Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Jak widzicie, wyszło przed chwilą SBC o gwarantowanego piłkarza Team of the Season z reszty świata numer 29-21, czyli kolejne 9 zawodników Team of the Season. Tych zawodników macie na miniaturce i jeszcze będą oczywiście w komentarzu, wam podam link do nich, jeżeli ktoś chce sobie dokładnie ich zobaczyć. Także co, otwieramy. Byłem, powiem wam szczerze, zadowolony, że będzie dzisiaj to SBC, dopóki gdy zobaczyłem wymagania na nie. Nie wiem, dlaczego jej zdecydowało się na tak wysokie wymagania na takiego zawodnika. Jest to ocena jest 84, jest to zdecydowanie za duża ocena, uważam, powinno być 83, jeżeli chodzi o Informa. Jest to fajne, że zmienili na Informa, nie Totsa, ale mimo wszystko uważam, że powinno być to ocena trochę niższa, bo i tak koszt tego jest w granicach, nie wiem, 70-80 tysięcy, każda 84, 85 jest teraz tak droga, że masakra, praktycznie nie ma ich na rynku. Także co, pokazuję wam zespół po kolei i ja bym chciał trafić oczywiście Lozano z paczki, którą będziemy otwierać. Ok, także zgłaszamy skład i lecimy odbierać paczkę. I dobra, także mamy paczkę, otwieramy. Wy napiszcie, co wy trafiliście w paczce. Mam nadzieję, że jak najwięcej z was trafiło Lozano. Zobaczymy, co uda się trafić. Mógłby być też ten prawy obrońca ze Szwajcarii bodajże, też niesamowita karta. O, właśnie, tak jest. Dobra, jestem naprawdę zadowolony. Zobaczcie na statystyki tej karty. Jest po prostu niesamowita. Jest to chyba, nie wiem, dla mnie to jest najlepszy prawy obrońca aktualnie w grze. Nie wiem jak dla was. Zależy też, jak jest w grze, bo statystyki ma naprawdę niesamowite, a w grze może być naprawdę nie za dobrym zawodnikiem. Także okej, tu macie jego szczególne statystyki. Jak ktoś chce zobaczyć, to zostawiam wam to. I co, widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Na razie.